Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku z pewnością macie tak dobrą pamięć, że każdy pamięta jeszcze jak parę odcinków parędziesiąt odcinków temu, no może paręnaście, robiłem domek dla pszczół murarek. Kto nie pamięta, no to można wrócić do tego odcinka, bo był bardzo, myślę, ciekawy pod tym względem, że domek też taki trochę innowacyjny z nowymi technologiami zastosowanymi. I ten domek, moi drodzy, wtedy mówiłem, że czekam tylko na to, aż przyjdzie siatka, aż te wszystkie tam pszczółki się powykluwają, znaczy powykluwają to duże słowo, poskładają te wszystkie jaja, skończy się sezon, czyli właśnie to tak w czerwcu się ten sezon kończy. I on się już skończył, co było, mogło być pozalepiane przez te pszczółki murarki, to zostało zalepione i oczywiście teraz jest wszędzie pełno jedzenia dookoła, czyli ptaki mają co jeść, nie ma z tym problemu, ale przyjdzie taki moment, na przykład na koniec lata albo na jesieni, że tego jedzenia będzie odrobinę mniej i ptaki zaczną się interesować takimi frykasami jak świeżo wyklute larwy pszczół murarek, znaczy nie wyklute może jeszcze, ale przepoczwarzone w tych kokonach swoich, i wtedy w takim kokonie jest całkiem pokaźna larwa, która jest źródłem białka dla ptaków, i te ptaki się niektóre interesują takimi larwami, więc mówiłem wtedy o zabezpieczeniu domków oczywiście siatką drucianą, wystarczająco drobną, żeby ptaki się nie dostały, a wystarczająco grubą, żeby pszczoły przez nie przeszły, oczywiście żeby w przyszłym roku było już z siatką cały czas, ale w tym roku trochę z opóźnieniem, bo tej siatki nie miałem. Siatka już jest, teraz będziemy ją montować po to właśnie, żeby z upływem czasu ptaki się nie dostawały i nie wyjadały tych murarek, które tutaj sobie żyją, tylko poszukały sobie gdzie indziej stołówki. Nasz domek został umieszczony na starym pniu przewróconej sosny, który został przycięty ładnie i sobie tam jakoś żyje, znaczy żyje, nie żyje, ale stoi. No i tutaj jest umieszczone spoidełkiem, tutaj o, jest domek. Proszę bardzo, kto nie pamięta albo chce obejrzeć tamten odcinek, to zapraszam, w opisie filmu na samym dole znajdziecie. No i tutaj zostały użyte formatki, które to formatki tworzą długie tunele, które właśnie wykorzystują murarki. I na dole jest, są formatki sosnowe, na górze olchowe. I o dziwo podejrzenie było, że bardziej olchowymi się zajmą murarki, a okazuje się, że nie. Najpierw zajęły się sosnowymi, nie wiemy dlaczego, ale te sosnowe zostały zaklejone w 95% mniej więcej, a olchowe tak niecałych, no może 40%, może nawet nie. Czy to dlatego, że olchowe nie podchodzą pszczołom? Raczej nie, dlatego że po prostu nie zdążyły już zakleić, bo to już był taki okres, że one się zajęły drugim domkiem, najpierw tam zakleiły wszystko, tutaj dopiero w drugiej kolejności. W pierwszej kolejności w tym domku z kolei zajęły się sosną i już na te nie starczyło czasu, życia, że tak powiem, nie starczyło niestety, ale i tak jest część zaklejona, więc teraz będziemy dorabiać tutaj oczywiście siatkę. Siatka będzie na zarówno pierwsze formatki, jak i drugie formatki, jak i tutaj miejsce, gdzie one mają schronienie, jak się wyklują, czyli jakieś tam właśnie szyszeczki, jakieś patyki, jakieś sianko, i to wszystko zostanie pewnie. I tę siatkę dorobię właśnie do tego pięterka, bo jest jeszcze wyżej. Tutaj gniazdowały, może tam coś widać, chociaż ciemno. Gniazdowały tutaj chyba pleszki i 6 takich się wykluło. I no okej, wykluły się to się wykluły, natomiast docelowo będzie tutaj szuflada, w której będą kokony i stąd będą wylatywały młode murarki, więc na przyszły rok już nie będzie tutaj możliwości zasiedlania się przez ptaki, a za to będzie to w pełni dla murarek, więc musimy dorobić na cały ten obszar dotąd. Dalej będzie szuflada. Trzeba dorobić siatkę. Jak to zrobię? Zrobię ramkę z kantówki cienkiej, znaczy nie takiej cienkiej, tam około 2,5 na 2,5 cm, czyli takiej grubości deski właśnie. Będzie taka kantówka dorobiona tutaj i kantówka stworzy ramkę. I ta ramka będzie obita oczywiście siatką. Siatką o oczku 13×13 mm. Więc wystarczająco, żeby ptakom utrudnić życie, a pszczoły swobodnie będą wlatywać. Pa, 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 pa.
Tak z kolei wygląda drugi domek. Tutaj jak widać wszystkie możliwe otworki zostały zaklejone. Zresztą dopiero jak zostało to zrobione, to muralki przeniosły się do tamtego domku. Najpierw skończyły ten pierwszy, w którym się wykluły. Dopiero się wzięły za resztę. No i co? Tutaj rameczka będzie bez dolnego obszaru, bo tutaj już jest siatka zamontowana, więc jakby nie ma potrzeby podwajać jej. I zrobię to wyżej dopiero na trzciny, na te kołki drewniane i na te górne trzciny. Tu będzie trochę trudniej, bo nie będzie jak tam ramki dorobić, nie ma do czego przyczepić, ale jakoś sobie to ogarnę, żeby było dobrze. No i siatka zrobiona. Nie jest to super dokładne, bo to jest konstrukcja wymyślana na bieżąco, więc ona ma pewne niedoskonałości. Myślę, że drugi domek, który będę robił, już będzie dużo, dużo lepiej zrobiony i dużo lepiej przemyślany. Nie będzie takiego myślenia w trakcie, tylko właśnie wcześniej wszystko zaplanuję. I to już będzie taka konstrukcja, którą będzie można powielać. No ale tutaj jest kombinatoryka, także na przykład tutaj zostawiłem tę deskę dłuższą niepotrzebnie, bo teraz listewki, które są szersze, nie mogą wejść pod nią. Z kolei listewki są szersze, bo chciałem, żeby siatka jak najdalej była od formatek, no bo wtedy ptak musi mieć naprawdę długi dziób, żeby dostać, tak? Gdyby była bardzo blisko, to ptak dziobem dzięcią na przykład spokojnie by dostał. No a tutaj przy tak odległej siatce nie ma szans. Także tutaj takie niedoskonałości, ale jak najbardziej spełnia swoją rolę, bo szparki, które ewentualnie są, na przykład tutaj jest szparka, czy na przykład na dole, bo tam też na dole była krótsza deska, jest to wszystko mniejsze niż otwory w siatce, więc tak to nie ma znaczenia. Nie dałem tutaj tylko listewki, tutaj jest dana listewka wspierająca, natomiast tutaj nie dałem, żeby pszczoły wewnątrz siatki mogły swobodnie przylatywać z jednej formatki do drugiej. Natomiast tutaj jakąś już musiałem dać, bo ta siatka się musiała na czymś opierać. A tu z kolei gdybym dał, byłaby za cienka, więc no taka kombinatoryka na razie. Ale jest, spełnia swoją rolę, wygląda całkiem ładnie, więc myślę, że będzie dobrze. Na pewno zabezpiecza te wszystkie larwy przed nieproszonymi gośćmi w postaci myszy czy ptaków. Teraz drugi domek. Pa 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 p
No i drugi domek zabezpieczony. Tutaj nieco inaczej to wszystko wykonane, no bo trzeba było się dostosować do tego, co tu zostało zastane. Tak jak wspominałem, siatka na dole niepotrzebna, bo jest dokładnie taka sama została dana. Tutaj na górę ramka jest tylko taką podkówkę plus jedna poprzeczka. A na górze okazało się, że jak dałem te kantóweczki cieniutkie tutaj, to zrównało się z daszkiem. Bo daszek jest wystający, jak widać, troszeczkę od całości tego wnętrza, ale akurat kantówki się prawie z nim zrównały, więc siatkę dało się przyczepić do tego, do tej deski pod blachą daszku, więc idealnie. Jakby ktoś takiej siatki szukał, bo na przykład chciałby sobie zrobić czy zabezpieczenie jakieś przed myszami, czy na przykład taki domek z siatką, i tę samą siatkę stosuje się też pod grządki podwyższone przeciwko kretom i nornicą, także daje się na spód taką metalową, no bo są jeszcze plastikowe, ale nie czarujmy się, część gryzoni przegryzie plastikową siatkę, natomiast tej raczej nie przegryzie, więc kiedyś na poprzednim siedlisku właśnie taką siatkę dawaliśmy, układa się wtedy na sam spód siatkę, później się robi grządkę, później się zasypuje i tyle. Oczywiście odpowiednio wysoka musi być grządka, bo jeżeli na przykład będziecie pasternaka uprawiać, a grządka będzie miała 20 cm wysokości, no to wiadomo, że pasternak dojdzie do tej siatki i zacznie się przeciskać przez nią, czyli trochę się potnie. Ale jak już jest 40 cm, to spokojnie wystarczy. Albo można tą siatkę oczywiście głębiej wkopać. Także linka dam w opisie filmu, oczywiście znajdziecie z jakimś rabatem. Tutaj mamy domek. Ledwo się wystarczy wychylić w lewo, już widać agatkę. A pod agatką, piękną i gładką, patrz to, podziwiaj. Jaka jest różnica pomiędzy zrobione, a miało być zrobione? Zasadnicza. To są borówki, które są zrobione. W tym przypadku zasadzone. A to jest nawodnienie, które miało być zrobione, a nie jest. No i tak sobie na wózku przywiozłem cały ten mój kręciołek do odwijania nawodnienia i zamierzam, pomimo że dzisiaj jest 30 stopni w cieniu, to zamierzam zrobić to nawodnienie, bo te buróweczki są po prostu bidne, no. Ledwo tu zipią. Takim tu źle bez wody. Więc dzisiaj wieczorem już będą podlewane. Prognoza pogody, psia jego mać. Przedwczoraj miało padać. Nie padało. Wczoraj o 17 miała być burza. Nie było. Dzisiaj o 10 rano miała być burza. Nie było. Jest już 13. Miała być druga burza. Nie było. Jeszcze ma być o 14, o 17 i o 20 dzisiaj burza. Niby chmury są. Ale czy z tego będzie jakaś burza? Przypuszczam, że wątpię. No ale zobaczymy. Tak czy śmak trzeba zrobić nawodnienie, bo borówki mają w poważaniu prognozę pogody i chcą po prostu pić.
Pogoda taka piękna, żar się z nieba leje, gorąc taki, że tylko by się człowiek schładzał. I to jest właśnie czas, że trzeba się podgrzać. A do tego najlepiej się przydaje grill, grill. Mamy go już jakiś czas, ale jeszcze go z pudełka nie wyjąłem, więc moi drodzy, przyszedł czas, żeby zrobić pierwszego grilla w 2024 roku, co oznacza, że montujemy i wyciągamy pieczarki i pieczemy. No i nie tylko pieczarki. Zazwyczaj to nie robię takich różnych otwarć, pudełek i tak dalej na tym kanale, ale powiem wam, że to takie fajne zajrzeć tam i nie wiesz co zobaczysz, jak to będzie wyglądać, więc tak podnosimy. Coś czuję, że to będzie fajny sprzęt. Nie, ja wiem, że to będzie fajne, bo myśmy wybrali, powiem wam, takiego grilla, że no chcieliśmy bardzo, żeby to nie był sprzęt, wiecie, taki marketowy typu złożymy go i dwa grille zrobimy i się dziura wypali w palenisku, tylko taki, żeby był naprawdę na dłużej i z porządniejszych materiałów, porządniejsze wykonanie, większe możliwości, ale nie żaden gazowy, tylko to jest taki zwykły właśnie. To jest taki zwykły normalnie na węgiel czerny albo na jakieś drobne drewienka, zależy czy chcesz na ogniu, czy chcesz na żarze. Dużo elementów ma ten grill, ale już mi się podoba, jak to wszystko jest ładnie zrobione, w porządku, słuchajcie, wszystko posegregowane. Nie, no to, dobra, ale i tak trzeba trochę się pobawić składanie. A Agatce się podobają te śruby, że są tak ładnie umieszczone w pudełku i opisane, o, że każda jest do czegoś innego, ale jest to dokładnie opisane, która gdzie jest. I w instrukcji też jest zawsze pokazane, że używasz śruby, a czy coś tam. A mi się podoba, że na nóżkach jest coś takiego, że na przykład masz, gdzie to jest? Agatka przestawiła mi coś. Gdzie to jest? Tutaj. Macie napis LF. Czyli? Left front. Czyli lewy przód. Myślisz? Tak, a tu pewnie będzie prawy tył. Tył. Back. Back. Dokładnie. No. Także już jedną sobie dokręciłem, bo był right front. Teraz będę dokręcał lewy front. O. No zaczyna to grilla przypominać. Takiego, jakiego pewnie większość kojarzy. Na kółeczkach jest. Nawet jest tutaj, o, taki, nie widzisz tego, zaraz spróbuję pokazać. O, otwieracz do butelek. Jakby ktoś bardzo imprezować chciał przy grillu. Trochę drzewek będę sadził w przestrzeni sadowej, czyli tutaj, gdzie była polana, ale tu, kurczę, to już jest wszystko obsadzone. Wszystko, no ta górka po środku tylko nie jest obsadzona, ale tam wiśnie dzikie zaczęły rosnąć, więc właściwie to też jest obsadzone. No i tu nie wcisnę już prawie żadnego drzewka, no może jedno. Sosen trochę za dużo, ale powiedzmy tutaj, gdzie są prześwity między sosnami, tu się jeszcze coś da, dlatego że tu jest polanka przed nami. A jak jest polanka, to będzie słońce dochodziło, jeżeli posadzę
na skraju tej polanki, tak jak tutaj przygotowałem otwór, ale od strony południowej. Zresztą akurat ta sosna, która tutaj jest nad tym dołkiem, ona będzie do wycięcia. Natomiast tutaj od południowej strony będzie światło, więc już będzie dobrze. No i to są takie nasze widne drzewka, które czekały cały czas na wysadzenie. Zawsze sobie wymówkę znajdowaliśmy, że skoro są w doniczkach, to mogą trochę poczekać. No i to jest prawda, bo drzewku w doniczce raczej nic się nie stanie, jeżeli będziecie je podlewać. Natomiast no, jeśli chcecie, żeby drzewko szybko duże wyrosło i szybko owocowało, to trzymanie go w doniczkach nie jest dobrym pomysłem. Oczywiście dla nas to jest usprawiedliwienie, no bo mieliśmy po prostu inne rzeczy ważniejsze. Jak mieliśmy wybierać wysianie na przykład, czy wysadzenie warzyw, zrobienie szklarni, a posadzenie drzewek w doniczkach, no to wiadomo, że to pierwsze wygrało. Natomiast ponieważ szklarnia, warzywa, wszystko inne już tam sobie rośnie, to czas na wysadzanie tych drzewek już tak do końca. No i przygotowałem ostatnio tak chwila, moment, 10 minut było wolnego. No to jeszcze tuż przed zmrokiem wyciąłem parę otworów. Tutaj kolejne. Tam kolejne. Trochę to wygląda jakby w lesie, ale tak jak mówię, tutaj tu jeszcze kilka sosenek wyleci, bo one są za gęsto. To nie może, o tak jak tutaj, to nie może tak rosnąć, bo te sosny same siebie zagłuszają i one wszystkie umierają przez to. Ewentualnie trzyma się ta, która jest na brzegu i ma światło, reszta po prostu usycha. Więc nic to nie ma sensu, żeby to tak wyglądało, więc to będzie przerzedzone jeszcze, bo za mało jest przerzedzone i wtedy tutaj się odsłoni miejsce dla drzewek. Natomiast dwa chyba czy trzy drzewka ze wszystkich zasadzonych, czyli ponad 100, już nam wyleciały. Na przykład tu jest takie drzewko, które niestety nie wytrzymało i uschło. Albo mróz załatwił. Trudno powiedzieć. Oczywiście ono odbija, ale z podkładki, więc nie jest to ta część szlachetna drzewa. Ewentualnie można by coś na nim zaszczepić, ale ja się na tym jeszcze nie znam, będę się uczył. No i na takim miejscu też to drzewko pójdzie w odstawkę, a na to miejsce zasadzę właśnie takie z doniczki, więc trochę nasadzeń teraz wykonam. Dzisiaj będzie 9 posadzone i tak powoli, bo jakbym wszystkie naraz miał posadzić, to byłoby wesoło, bo tam jeszcze chyba z 80 naliczyłem, czyli dzisiaj już będzie, dzisiaj będzie z 70 zostało drzewek i krzaków. No powoli, każdego dnia po trochu. Ta systematyczność jest najlepsza, bo w tym momencie robisz malutko danego dnia, ale zawsze idziesz do przodu, tak? No i teraz muszę się wziąć za inną pracę i tak po kolei. A to też było w tym roku, tylko wczesną wiosną. Tu było wiosną też wczesną zasadzone drzewko i uschło. Tylko ziemniak wyrósł pod nim. Ale stwierdziłem, że dam szansę, bo to tak widać było, że trochę z suszy, może trochę z czegoś innego. No i zobaczcie, co się dzieje. Tutaj. Zaczyna odbijać. Czyli to musiało być suszy i później jak przyszedł lepszy okres i cały czas podlewałem i jeszcze zostało wyściółkowane, no to drzewko odżyło. I to mnie bardzo cieszy. Każde drzewko, które odżyje i się nie zmarnuje, to cieszy. I to bardzo. No i nawodnienie skończone na wszystkich liniach. Druga, trzecia, czwarta. Wszędzie zrobione. No i finałów. Na razie wiadomo, że jeszcze nie ma tutaj głównej linii kroplującej w tej części ogrodu, więc po prostu wszystkie te linie są ze sobą połączone. Jak to zrobiłem? Albo robiłem to pod ziemią. Już pokazuję wam jak.
na przykład tutaj jest zrobione wejście główne. Finalnie to nie będzie w tym miejscu, tylko w innym, ale tutaj robimy wejście, no i jest przejście podziemne, czyli takie, które tu zostanie. Pod ziemią przekopany wężyk przepuszczony, tam wyjście z drugiej strony. Tutaj mamy zaworek i podłączenie szybko z łączką do zwykłego węża ogrodowego, żeby po prostu włączyć tym borówką wszystkim nawodnienie. Także tutaj jest podziemne przejście, a tu, ponieważ będzie właśnie w tym miejscu przyłącze od głównego węża zasilającego w przyszłości, to w tym miejscu połączyłem tylko czasowo powierzchu z tamtą częścią, żeby po prostu z jednego zasilić. Z tego tu, z tego tu i z tego oczywiście już jest też podziemne, bo to jest miejsce, które zostanie na stałe. Więc tutaj schodzi linia pod ziemię, przechodzi sobie tędy i tutaj wychodzi. Tu jeszcze trzy borówki muszę dosadzić, wysypać zrębkę i przedłużyć jeden wężyk, bo tam go zabrakło. I tyle, słuchajcie. Cała borówka ma już system nawodnienia, więc mamy z głowy. Od razu zresztą się zrobiło jakieś takie bardziej rześkie, jak dostały wody, no ale trochę też podało ostatnimi dni, co zresztą pewnie zaraz jakiś fragment wam z tego zamontuję tutaj. Idealna idealność. Susza garstka wzbudziło taki twój zachwyt. Tęcza. Jaka idealna. Ale dwie są, widzę. Tylko druga słabiej widoczna. Piękna. Widać fioletowy, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy. Dokładnie tam za ogrodzeniem były sadzone drzewka, które widzieliście przed chwilą. A jesteśmy po drugiej stronie ogrodzenia, czyli jakby na zewnątrz naszej działki. To znaczy jesteśmy dalej na działce, tylko na zewnątrz ogrodzenia. I tutaj też takich drzewek dosadziłem kilkanaście. Z tym, że te już mają wszystkie te obwódki, te koła wycięte w gruncie, mają już wyściełane słomą, więc one tak nie odparowywuje tej wody. Mają już to zabezpieczenie, są wyściółkowane, no a też pewnie jakieś chwasty nie będą tak rosły. I tych drzewek parę jest tutaj wszędzie. O, kolejne i kolejne i kolejne. Kolejne, tam, oj, pod słońce, nie wiem czy dobrze widać. Jest ich trochę nasadzonych. Jest ich sporo. Tu jest zostawiony taki fragment większy miejsca. No właściwie te ostatnie tutaj sosny to już jest nasza granica. Brzuski, które tam widać w oddali, to już jest sąsiad. Pozdrawiam. I tutaj dookoła tych drzewek teraz to nie ma problemu, bo jeszcze jest taka pora, że zwierzęta dzikie tutaj nie przychodzą i nie będą szukać jakichś tam świeżynek, właśnie na przykład drzewek czy krzewów owocowych, tylko tam mają mnóstwo żarcia. Ale przed jesienią trzeba ten teren ogrodzić, więc nasze ogrodzenie, które jest tutaj, będzie jakby dokładana taka linia tutaj dookoła i tu już będzie sobie tam w połowie tego lasku wracała z powrotem do ogrodzenia tamtego, więc jakąś tam pewnie furtkę zrobimy, coś się wymyśli. Natomiast jeszcze tutaj przy tych drzewkach są tutaj drzewka i dopiero tam, tam. A pomiędzy nimi jest taka polanka, zostawiłem, nie sadziłem drzewek, chociaż szkoda, bo tutaj bym nasadził ze 30 przynajmniej. Fajne miejsce, ale zostawiam, bo marzy nam się jeszcze, mi przynajmniej się marzy taki duży tunel. Czy to foliowy, czy z poliwęglanu, ale taki tunel z 5-6 metrów szerokości, ze 12 długości, taki
naprawdę wielki tunel, żeby można było uprawiać tam trochę więcej niż w takich małych szklarenkach. Więc myślę o takim i zostawiłem tu na niego miejsce, bo to jest właśnie takie miejsce, gdzie jest ta polana, gdzie nie ma drzew i nie trzeba wycinać, żeby cokolwiek więcej zrobić. Dlatego mi się to miejsce tutaj podoba, chociaż nie jest idealne, ale jedyne na razie możliwe. Chyba że się coś zmieni, to wtedy nasadzę tutaj drzewek.